leader, bomba. Listen to the tingle of the sweetest bomba. Shaking her to be the drink of Peter's drum. I got a high strength. W kolejnym odcinku Jas Porównych witają Was dobrze już Wam znany Łukasz Zaczyński. I równie dobrze Wam znany, a nawet może i lepiej, Marcin Gajczak. Dziś przetestujemy dla Was samochód, który szturmem wdarł się na europejskie, w tym także polskie drogi. I chyba szybko nie zniknie, bo cieszy się bardzo dużą popularnością i jego cena także zadowala potencjalnych klientów. A o czym mówimy? Mówimy o SUV-ie koreańskiej marki Hyundai, który zastąpił w Europie popularny model Tucson. I teraz wepchnął się przed Santa Fe i wręcz bardzo niepopularnego albo wręcz niespotykanego na polskich drogach Hyundai'a iX55. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych model Tucson nadal będzie produkowany, znaczy, że ten model będzie nadal modelem Tucson, mimo to, że ma niewiele wspólnego z poprzednikiem. No to co dziś zaprezentujemy? Hyundai iX35. Rzut oka na karoserii od razu widzimy, że zadajemy się z czymś zupełnie nowym. Brak tutaj już tych prostych, mało zjawiskowych i mało ekscentrycznych linii, jak w Hyundai Tucsonie. Tutaj już wszystko jest takie podobne do reszty Hyundaiów. Zauważcie, że zachodzi teraz tutaj tak samo mocna unifikacja, jak na przykład w Audi, czy w modelach Volkswagena. Każdy model Hyundai'a musi być powiązany z całą gamą. Na każdym modelu musi być znana charakterystyczna linia wspólnego projektanta. Każdy model aż po prostu krzyczy do innych: chłopie, ja jestem Hyundai. Jak wygląda przód w każdym razie? Co widzimy? Widzimy tutaj dosyć duży dwuczęściowy grill, no te charakterystyczne lampy, muskularną, wysoko umieszczoną maskę. Samochód ma dosyć dużą ilość przeszkleń, no i charakterystyczną opływową linię z tymi właśnie z linią okien idącą ku górze, zwiastującą, że prawdopodobnie tył będzie dosyć masywny. No to zobacz. Tył jest naprawdę masywny. Widać tutaj charakterystyczne dosyć duże lampy. Oczywiście znaczek, że samochód jest z napędem na 4 koła. Masywna, olbrzymia klapa. No i taka delikatna, uformowana lotka. Tył jest tak masywny, że wręcz budzi poczucie bezpieczeństwa, ale na pewno nie dla osoby, która miałaby w niego uderzyć, na przykład zimą. Dobra, zobaczmy wnętrze. No cóż, wsiadając do środka, cały czar pryska, gdyż spodziewalibyśmy się tu wnętrza podobnego do tego z Elantry czy z Hyundai 30, a jest to zupełnie coś innego i jedyne, po czym można poznać, to ta wielofunkcyjna kierownica z znaczkiem Hyundai'a, to jest taką małą podpowiedzią, jakość wykonania przycisków na konsoli środkowej oraz standardowe już w Hyundai'u niebieskie zegary, które są zresztą bardzo czytelne. Jeśli chodzi o jakość materiałów zastosowanych tutaj w środku, to nie są one z najwyższej półki, ale są naprawdę zadowalające. Jedne, co mi tu przeszkadza, co prawda może to jest taki niuans, szczegół, ale przeszkadza, że deska rozdzielcza jest wykonana z nieco innego materiału niż boczki drzwi. Te boczki drzwi się trochę bardziej świecą, widać to bardzo dobrze przy takim świetle. No i mimo, że spasowanie jest całkiem, to zupełnie te drzwi się odcinają i to nie tworzy może takiej całości. Ogólnie deska rozdzielcza jest bardzo potężna i czujemy się naprawdę, jakbyśmy jechali dużym samochodem, czujemy się tak opatuleni, tacy bezpiecznie, jak nie wiem, w dziecięcym naszym kocyku, więc to jest zdecydowanie duży plus. Jeśli chodzi o czytelność tego, co mam przed sobą ogólnie, no to zegary, tak jak wcześniej powiedziałem, są naprawdę czytelne, tak jak to już jest w Hyundaiach, ale komputer pokładowy, który możemy oglądać m.in. filmy, słuchać muzyki, mamy tutaj także w bogatszych wersjach kamerę cofania, są mało czytelne, no. Wymaga to zdecydowanie dużej wprawy, a w czasie jazdy dla początkujących kierowców, którzy kupili ten samochód, bym nie polecał. Najlepiej sobie włączyć tą muzykę przed jazdą i w czasie jazdy nie dotykać komputera pokładowego. Jeśli chodzi o schowki, jakie tu mamy, to jeśli mam małe mieszkanie i nie mam gdzie postawić jakichś pamiątek czy innych durnostojek, to na pewno je tutaj możemy zmieścić, gdyż mamy tak. Standardowo pod nogami pasażera schowek wielkości i kształtu łopaty od koparki. W podłokietniku mamy także duży schowek, w którym na pewno zmieścimy płyty. Tutaj pod całym komputerem pokładowym, pod tutaj wszystkimi przyciskami mamy
schowek, taką półeczkę można powiedzieć, w którą najlepiej wejdzie telefon. Mamy tutaj dwa gniazda zapalniczki, wejścia UX oraz wejście USB, które tutaj jeszcze jest napisane, jak większość samochodów iPod. Nie wiem dlaczego akurat iPod, a nie jakiś, nie wiem, MP3 Creative'a, ale no dobrze, niech tak będzie. Dodatkowo w boczkach drzwi mamy dość duże kieszenie, w których mamy specjalnie profilowane miejsce na butelkę wody. No i cup holdery dwa, naprawdę duże, w konsoli środkowej, w której zmieści się oto nasza zdrowa maślanka oraz jakaś, powiedzmy, butelka wody. Naprawdę czuję się tu dość komfortowo i mimo, że fotele nie są na pierwszy, od razu to czuć, że nie są dobrze wyprofilowane i raczej mało wygodne, to można krótkie przejażdżki albo na jakąś posiadówkę na werandzie na wsi się nada. Jeśli chodzi o miejsce, jakie mamy, jakie pasażerowie mają z tyłu, to nie powiem, że jest go pod dostatkiem, ale też no, nie mogę narzekać na jego brak. Tutaj fotel jest odsunięty dość bardzo, można powiedzieć, do tyłu, bo no, ja tak jest ustawiony, tak jak ja prowadził. No i tak, no, nogi mieszczą mi się, może jakoś tak w naturalniejszej pozycji jest mi wygodniej, ale tutaj są specjalnie wyprofilowane te plastiki na nogi, na kolana, piszczele. Pod tym mamy schowek taki z gumową taką, z gumowym takim paseczkiem, zarówno za fotelem kierowcy, jak i pasażera. Do dyspozycji mamy także tutaj dwa cup holdery razem z wygodnym podłokietnikiem, który nie opiera się o fotel, tylko jest nieco wyżej, tak więc jest naprawdę wygodne. Dodatkowo w boczkach drzwi mamy także wyprofilowane miejsce na butelkę oraz głębokie całe są ogólnie te schowki. Możemy tutaj sobie otworzyć szybkę elektronicznie, mamy tutaj także głośniki. Jeśli chodzi ogólnie o wygody tych foteli, to są one dość twarde, są bardzo twarde i nie są też za bardzo profilowane. To jest taka jakby jednolita bryła, która no ani komfortem, ani wyglądem jakoś nas nie porywa. Jeśli chodzi o bagażnik, otwierając klap bagażnika, widzimy taką półeczkę mięciutką, na której raczej nic nie położymy, ale przynajmniej zasłoni nam bagażnik, gdy mamy zamknięty samochód i nie będziemy się musieli martwić, że jakiś rabuś ukradnie nam na przykład laptopa. Ukazuje nam się 465 litrów powierzchni bagażowej, tak więc według mnie, jak i według Łukasza, 500 litrów to jest taka optymalna wartość. No i tutaj jest blisko, nie jest to 500, ale jest bardzo blisko. I można tu zmieścić naprawdę wszystko, jest tu bardzo dużo miejsca. Próg załadunku jest dość wysoko, no ale jest to wysoki samochód, więc nie ma co narzekać, ale za to podłoga bagażnika jest równa z tym progiem. Pod podłogą mamy całe koło zapasowe, taka alufelga razem z razem z lewarkiem i tak dalej. O tym się nie będę, na tym się nie będę rozdrabniał. Mamy tutaj małą lampkę, która szczerze mówiąc w nocy nie wiem, czy nam rozświetli cały bagażnik. Mamy tutaj wejście na zapalniczkę, co nam się może przydać przy pompowaniu, na przykład materaca w czasie biwaku, jeśli nie mam takich pojemnych płuc i korzystamy z jakiejś elektrycznej pompki. No i tak, no jeśli chcemy uzyskać większą przestrzeń bagażową, potrzebujemy przejść tylko dwie osoby, a przeprowadzamy się do nowego domu, wyjmujemy tą belkę i kładziemy fotele pasażerów. Niestety nie mamy tu płaskiej podłogi, chyba żebyśmy położyli tam, nie wiem, ile? 200 kilo, to może to by jakoś zostało przyciśnięte, ale no nie mam płaskiej podłogi, ale naprawdę jest tu bardzo dużo miejsca, nie wiem ile litrów, ale mnóstwo litrów. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o bagażnik. Jest to naprawdę duży i pakowy. Tyle. Egzemplarz, który dziś testujemy, wyposażony jest w dosyć głośny i wysokoprężny motor o pojemności 2.0 i mocy 136 koni, które wcale nie napędzają tego auta z dużą łatwością, a wręcz przeciwnie, przyspiesza raczej dosyć ociężale. Owszem, samochód nabiera prędkości i do setki rozpędza się w 11 sekund, ale umówmy się, nie jest to zbyt dobry wynik. A prędkość maksymalna, jaką kiedyś osiągniemy i kiedyś zobaczymy na tych jakże czytelnych tych zegarach, to 186 km na godzinę. Nie wiem, ja bym wymagał jakieś 200 przynajmniej, żeby ten samochód jakoś jechał. Do dyspozycji klienci mają również inne silniki, no bo nie muszą wybierać tego. Są dwa silniki benzynowe, właśnie 1.6 135 koni, 2.0 163 koni, no to już taki mocniejszy, oraz trzy silniki diesla, 1.7 115 koni, 2.0 136 i taki najmocniejszy 2.0 184 konie mechaniczne. I najważniejsza sprawa w dzisiejszych czasach, spalanie. No cóż,
Producent podaje, że w cyklu mieszanym osiągniemy tutaj 5,5 litra na setkę, no i niestety no nie jest to prawda, ponieważ przy jeździe takiej ekonomicznej naprawdę staramy się jechać wolno, bo ceny paliwa są dosyć wysokie. Osiągnęliśmy 7-8 litrów na 100 km. Nie wiem, może uda nam się osiągnąć lepszy wynik, a jeśli nie. Do obsługi tego silnika mamy sześciobiegową skrzynię manualną. Możemy również sobie wybrać sześciobiegowy automat. Radzi sobie ona całkiem nieźle. Oczywiście zamula na pierwszych dwóch biegach, później już trójka, czwórka, samochód rzeczywiście przyspiesza. Przełączaniu biegów towarzyszy nam taki dosyć specyficzny dźwięk, który niezbyt mi się podoba. Coś jakbym gmerał ręką w pudełku pełnym klocków Lego. Dosyć dziwny, niefajny dźwięk. Co do układu kierowniczego. No, jest on precyzyjny, bez problemu można tym autem manewrować. Choć nie ma przycisków tutaj do zmiany charakterystyki jego pracy, tak jak na przykład w modelu i30, to prowadzi się go całkiem lekko i naprawdę nie czuć, że poruszamy się tak dużym autem. Co do zawieszenia, to jesteśmy szczerze mówiąc zaskoczeni i trochę na minus, gdyż nie prowadzi się miło i komfortowo. Zawieszenie jest dosyć twardo zestrojone. Normalnie jak jedziemy SUV-em, to wyobrażamy sobie, że no będzie komfortowo, tak? No bo z tego właściwie to wynika z nazwy, tak? Że zarówno na trasie, jak i poza trasą, oczywiście taką żwirową po prostu trasą, będzie komfortowo. A tutaj nie, właśnie nie. Właściwie poprzeczne nierówności samochód wybiera kiepsko. A jeśli zjedziemy na taki wyboisty szlak, na którym co moment są górki, pagórki, to naprawdę trzeba zmniejszyć prędkość, bo no nie jest najlepiej. Można się nabawić kontuzji tyłka. Co do zjazdu poza miasto, to nasz model wyposażony jest w napęd na 4 koła oraz unikalną blokadę mechanizmu różnicowego. I rzeczywiście zjechaliśmy poza miasto, pojeździliśmy po lesie, powjeżdżaliśmy na ciekawe górki i rzeczywiście nawet w momencie, w którym to auto już po prostu gubi tą przyczepność, wtedy wystarczy włączyć tą blokadę mechanizmu różnicowego. Te koła się blokują i wtedy można, napęd się blokuje i wtedy można podjechać bez problemu. Poza przejeżdżaniem po dziurach to jedzie się tym samochodem całkiem komfortowo. Nie wychyla się na boki, no zresztą jest twarde zawieszenie, więc nie powinno się wychylać. Jednakże my się wychylamy i to dosyć mocno, ponieważ przy projektowaniu foteli właściwie nie pomyślano o trzymaniu bocznym i po prostu przy skręcie w prawo odbijamy w stronę lewych drzwi, a przy skręcie w lewo odbijamy w stronę lewarka i tak przygniatamy się do podłokietnika. No w końcu do czegoś on musi służyć. No cóż, na dzisiaj to byłoby już tyle. No i teraz trochę podsumujemy. Więc tak, generalnie samochód nie jest jakiś idealny, nie jest doskonały. Z zewnątrz prezentuje się bardzo dobrze, wewnątrz, jak sam Marcin powiedział, jest nieco gorzej. Jeśli chodzi na przykład o zawieszenie, jest to kwestia dosyć sporna, ponieważ różni są ludzie, ile jest ludzi, tyle opinii i różne zawieszenie może im się podobać. Niektórzy wolą twardsze, niektórzy wolą bardziej miękkie. Różnie to bywa. Ale z jednej się muszą zgodzić, że to jest auto naprawdę konkurencyjne i zwraca uwagę nie tylko potencjalnych nabywców czy osób zainteresowanych po prostu, ale także konkurencji. Jeśli chodzi o porównać samochód cenowo, to taka konkurencja jak Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Honda CR-V, czy Suzuki Grand Vitara. Tak, Vitara, no to wypadają bardzo blado. A jeśli chodzi o cenę tego samochodu, to podstawową wersję z silnikiem 1.6 od 135 koni i napędem na dwa koła możemy mieć za niecałe 80 tysięcy, dokładnie. 79 tysięcy 900 zł. Dokładnie, a jeśli interesują nas spady poza miasto, czy nie jakieś wydmy, czy jakiś Mont Everest, tylko jakieś tam delikatne dziurki, to polecamy napęd na 4 koła, za który trzeba dopłacić około 5000 zł. Jak to zwykle bywa, no jeśli chcemy mieć, podał nam się ten model i chcemy mieć trochę więcej rzeczy w nim, trochę bardziej odpisowane, to trzeba dopłacić. Przede wszystkim i najważniejsze, my mówimy ciągle o nowym samochodzie, więc zastanówcie się, czy tyle pieniędzy to jest dużo za nowy samochód. Chyba nie, więc w sumie nie wiem. Jest to dobra cena jak za taki samochód, jeśli komuś się podoba, oczywiście gusta i guściki, ale jeśli komuś się podoba, to naprawdę jest dobra cena. No to dziękujemy za to, że nas oglądaliście i zapraszamy na następny odcinek i do zobaczenia. Za tydzień. Na razie.